sylwestrowy wieczór Centrum Kultury i Sztuki z okazji powitania 2018 roku zaprosiło tczewian na koncert zatytułowany Grande Amore. Wystąpili w nim artyści z Ukrainy. Zespół wokalny Leon Voci z Towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Tarnopolskiej. Gala sylwestrowa w Centrum Kultury i Sztuki to już tradycja. Pożegnanie minionego roku i powitanie nadchodzącego koncertem odbywa się w Tczewie od kilku lat. Zazwyczaj Centrum Kultury proponuje muzykę klasyczną, ale o lżejszym, rozrywkowym charakterze. Idealnie w ten styl wpasowali się artyści z Ukrainy, którzy przygotowali muzyczny występ o nazwie Grande Amore. Zespół wokalny Leon Voci tworzy trzech tenorów i baryton z Lwowa. Nazar Tatrzyszyn, Roman Chlawa, Ichor Radwański i Andrii Steczki. To profesjonalni śpiewacy, którzy zdążyli już zawojować polskie sceny. Towarzyszyła im Orkiestra Filharmonii Tarnopolskiej pod dyrekcją Mirosława Krila, którą w sylwestrowy wieczór w wypełnionej po brzegi sali gościnnie dyrygował producent koncertu Wojtek Mrozek. Zespół Leon Voci zachwycił tczewską publiczność, wykonując największe światowe przeboje arii operowych i musicalowych oraz najpiękniejsze utwory Andrea Bocelliego i grupy Il Divo. Wokaliści śpiewali a cappella wspólnie z orkiestrą, a także solo, a każdy z nich pokazał wielkie możliwości głosowe i potrafił wywołać duże emocje, od wzruszenia po wielką radość.